Hej, dzień dobry, toż to Kinowy Ekspres, czyli program dla ludzi takich jak ty, czyli bardzo ładnych i bardzo mądrych. Dzisiaj zmierzymy się z dwiema śpiewaczkami, boską Florence zagraną przez Meryl Streep oraz niesamowitą Marguerite sprzed kilku miesięcy. Oba filmy są biografiami Florence Foster Jenkins, jeden odrobinę bardziej od drugiego, dlatego że jeden jest tylko inspirowany, no ale mniejsza z tym. W każdym razie chodzi o śpiewaczkę, która bardzo marnie śpiewała. Jeżeli śledzicie Express, to już coś tam widzieliście. No ale zanim to tamto, no to musimy zrobić listę premier, więc zabierajmy się. Kiedy najbardziej wyczekiwaną, tak na Filmwebie, premierą danego tygodnia jest film Mechanik 2, na podstawie, w sensie kontynuacja Mechanika, o którym nikt już nie pamięta, filmu z 2011 roku o płatnym mordercy, no to wiesz, że to może być trudny tydzień, żeby znaleźć coś ciekawego do obejrzenia. Ale słońce wyszło, ale jest prześwietlone wszystko. Zaraz się schowa, spoko. W każdym razie tym razem płatnemu zabójcy porywają ukochaną i każą mu pracować za darmo. Czerwony Pająk 2, Czerwony Kapitan, to wcale nie jest Czerwony Pająk 2, przepraszam, głupie żarty. To jest jakaś ekranizacja książki, której akcja dzieje się zaraz po tym, jak Czechy i Słowacja stały się Czechą i Słowacją. W sensie, bo wcześniej były Czechosłowacją. Detektyw Szyc wpada tu na trop słabo zdubbingowanego filmu pod tytułem Czerwony Kapitan. Posłuchajcie tej kreskówki. To jest to, jak to ten dubbing będzie brzmiał. Wierni w końcu zaczną pytać, z kim Kościół robił interesy. Podobno winnym może być słynny zbrodniarz wojenny, Czerwony Kapitan. Pożegnanie, czyli anglojęzyczny film o tym, jak matka z synem przeprowadzają się na południe Francji i zaczynają tam mieszkać i pojawia się jakiś inny chłopak. W taki film o dorastaniu. Podobno wrażliwy obraz, ale dla niektórych krytyków nawet zbyt wrażliwy. Film wypuszczony przez Tongariro, ludzi wypuszczających głównie filmy LGBT, którzy może tym razem wybrali sobie nie najlepszy weekend premierowy, dlatego że wychodzi także Neonowy Byk. I o tym filmie z kolei bardzo dużo dobrego słyszałem. Dużo męskiej cieleśności w filmie o tym, jak facet pracujący w rodeo, jarzmiejący byki, postanawia, może powinienem zająć się trochę światem mody. Na pewno się wybiorę, bo jeszcze nakręcone jest podobno w takich ujęciach, jak ja lubię, czyli bardzo długich. No i teraz lista poza czyimkolwiek zainteresowaniem, a przynajmniej poza zainteresowaniem was prawdopodobnie, czyli na przykład z kategorii chrześcijańska pasza. Wchodzi Jak Bóg da, o tym, jak syn postanawia zostać księdzem w progresywnej rodzinie. A ojciec mówi, co? Czemu musisz zostać księdzem, a nie zostać gejem? Dla gejów jestem tolerancyjny, ale tych duchownych to nienawidzę. Czyli super aktualny społecznie film o tym, jak szykanowani są ludzie, którzy stanowią 90% populacji kraju. Poza tym inny włoski film pod tytułem Tłumacz, który prawdopodobnie pojawił się w Polsce dlatego, że gra tam jakiś jeden Polak, który do tego gra Rumuna. W filmie przyjeżdża do Włoch, zaczyna pracować tam w pizzerii, bo to jest to, co najwyraźniej jest we Włoszech, i pomagać policji, żeby pomagać tłumaczyć język rumuński. No i ho-ho, komedia o tym, jak Aladdin jest spoko, ma spoko na wijkę, a Jean rapuje w czasach, kiedy nie było jeszcze rapu na świecie. Ja się śmiałem z czegoś innego kiedyś. Tak francuska Marguerite, jak i amerykańska... odwrotnie. No nie, dobrze. Tak francuska Marguerite, jak i amerykańska Florence na jakimś takim podstawowym poziomie mnie zawiodły, po prostu dlatego, że miałem inne oczekiwania. Kiedy myślę o filmie o marnej śpiewaczce śpiewającej mimo to, od razu przenosi mnie to, że wow, to jest tak dobre mówienie o tym, co się dzieje współcześnie, ze wszystkimi youtuberami oglądanymi ironicznie, z outsider artystami, czyli właśnie muzykami, którzy śpiewają słabo i mimo wszystko są jakby słuchani, mają swoje grono, no, które część się podśmiechuje, a część w tym coś znajduje. Ale ani jeden, ani drugi film nie próbuje w żadnym stopniu łapać tego połączenia, zamiast tego skupiając się faktycznie na wątku była taka kobieta i to jest to, co tam się działo. Są bardzo podobne do siebie te filmy. Jeden i drugi sprowadza się w zasadzie do tego, że jest ta Marguerite, która nie potrafi śpiewać i są ci mężowie, którzy starają się, żeby ona jednocześnie, żeby można było ją oszukiwać, że dobrze śpiewa i jednocześnie nie wystawić samego siebie na pośmiewisko. To jest też oczywiście ciekawe. Jeden i drugi film można sobie spokojnie zobaczyć. A to, jak bardzo są blisko siebie, sprawia, że są ciekawe do omawiania, dlatego że wtedy bardziej jakby widać różnice między nimi.
nimi. I to, że dwóch różnych reżyserów potrafi zupełnie inaczej spojrzeć na ten sam temat. Nawet kiedy tak podstawowo robią mniej więcej to samo. Przede wszystkim Boska Florence jest bardziej klimatem komediowa, leciutka. Simon Helberg przez cały film wywraca oczami i stara się nie śmiać, jest bardzo komediowa twarz i to całkiem okej działa w komedii. A pan nauczyciel w jakiejś tam scenie, jak Florence uczy ją, żeby poprawnie oddychała, no to wygląda, jakby uprawiał z nią seks, haha. Mamy tu też scenę dzień po imprezie, chowaj, chowaj, matka idzie. No i ja uważam, że to jest trochę na niekorzyść tego filmu, dlatego że przez tę jakby lekkość, przez to, że wszyscy są gdzieś tam osobliwi i mają szalone przygody, Florence przestaje być tak bardzo dziwna ze swoim słabym głosem śpiewająca, a to jeszcze jak próbuje film podkreślać poprzez tych wszystkich śmiejących się ludzi, jak bardzo jest śmiesznie i próbując nas rozśmieszyć ich śmiechem, no to trochę... Więc dlatego zdecydowanie bardziej podobało mi się podejście w Marguerite. Poważni ludzie w poważnych frakach, którzy nie mają pojęcia, jak się zachować, kiedy dzieje się coś tak niestandardowego w ich ułożonym życiu. Florence na pewno łatwiej przyciąga jakby ze sceny na scenę swoim tym hollywoodzko-brytyjskim sznytem, ale to Marguerite jest jakby pełniejszym daniem. Tylko Marguerite zostaje wykorzystana przez anarchistów jako część ich performance'u. To był wyjątkowo ciekawy wątek, którego się nie spodziewałem. Bo niestety śpiewaczka zagrana przez Meryl Streep, chociaż technicznie absolutnie bez zarzutu i ciekawie, to jednak nie jest to pełne studium charakteru. Za dużo czasu spędzamy z innymi postaciami, żeby to mogło być tym. Catherine Frotte z kolei jako Marguerite dostaje tyle czasu ekranowego, że może tam pokazać wszystko. Jakąś taką niepełną wiedzę dla nas, czy ona może przypadkiem jakby z czegoś zdaje sobie sprawę, tylko to filtruje. Bardziej rozbudowana. Gdzieś w czymś jest jakaś z jednej strony niewiedza, z drugiej szaleństwo. Za to tylko u Mary usłyszycie prawdziwy głos Florence Foster Jenkins. To znaczy ona ewidentnie, jak puszczany jest czasem w filmie jakiś fragment nagrania, jest prawdziwym głosem Florence Foster Jenkins w napisach końcowych, to słychać, że Meryl Streep bardzo się starała, żeby brzmieć dokładnie. W Marguerite to jest traktowane luźniej i no moim skromnym zdaniem przez to wypada jakby lepiej komicznie, przez to, że ma ciekawszy timing w tym. Skoro Florence nie dostaje dużo czasu ekranowego, to kto dostaje? Otóż dostaje trochę właśnie wspomniany grajek pianinkowy oraz jej mąż, czyli Hugh Grant, który tutaj jest bardziej rozbudowaną postacią niż mąż w Marguerite. W Marguerite to jest taki po prostu trochę butz, który próbuje wejść tylko pod kran z pieniędzmi i okłamywać swoją żonę, żeby nie wypaść źle na tle swoich kolegów. A z Hugh Grantem, chociaż to też jest trochę taki nieprzyjemny koleś czasami, ma też i swoje pozytywne cechy i trudno jednoznacznie określić jego relację z Marguerite. Czy on ją kocha, czy z Florence. Za to Marguerite dokłada nam jeszcze jedną postać, czyli czarnoskórego lokaja, który jakby zawiera właśnie te pozytywne cechy Hugh Granta w Marguerite. Więc zamiast jednej niejednoznacznej postaci dostajemy dwie jednoznaczne. Co jest odrobinkę minusem. No kurczę, sami widzicie, kiedy oba filmy są tak podobne do siebie fabularnie, to aż chce się wymieniać, jakie są właśnie między innymi różnice, kto podjął jakie decyzje i jak to zmienia w ogóle odbiór całego filmu. Więc tak szczerze, chociaż sam skłaniam się ku Marguerite i zdecydowanie jakby poleciłbym ten film, jeżeli macie czas tylko na jeden, to jeżeli macie czas na oba, to odnajdźcie sobie. Marguerite co prawda trudno teraz może być znaleźć, chociaż na jakimś DVD albo VOD pewnie gdzieś wyszło, a Boska Florence jest teraz w kinach, więc jak sobie obejrzycie oba i porównacie sobie, super dyskusja, jeżeli zrobicie to z kimś innym. Co wam się podobało i dlaczego? Przez takie właśnie dwa podobne filmy można dużo lepiej jakby wychwycić przez różnicę między nimi, czego my szukamy w filmie. Dobra, rozgadałem się, macie linki na dole, zróbmy szybkie zakończenie. Pamiętajcie, żeby dać kinowy ekspres, to był Jakub Dębski, a ja jestem Łapka w górę.